Hej, siemaneczko, witam was już w 10. misji z dodatków The Lost and Damned. Tym razem będziemy wykonywać misję dla Stubbsa. Zabieramy się do roboty. Ah, Mr. Stubbs is expecting you. Hey, how you doing, man? Oh, yes, sir. Hello, sir. I'm fine. Good. Hey, let me ask you something. Do you really enjoy life? I don't really know what you mean, sir. I mean, to serving all these rich morons, you know, smell of money and all that stuff, you know, does that make you happy? Yes, sir, something like that. And tell me, sir, are you happy? I mean, has giving the man the finger really satisfied some inner urge within you, sir? Well, I think what I've learned is that there's always a man, dude. He just wears a different uniform. As you say, sir. Mr. Stubbs is in the steam room, right this way. Clevitz! How you doing, sport? Hey. I'm fully clothed in a steam room with a murdering politician. While my whole life falls to shit all around me. But fuck it, I'm all right. Miss your uncle? Oh, I've doubled up on the therapy. Change your therapist. No, oh, but I've been seeing Dr. White since I was 7. Man's a genius. Okay, what can I do for you, man? I'm not really dressed for this, and you said it was urgent. Yes, well, there's been a clerical error down in the deepest recesses of the Civic Citadel. A group of outstanding civilians, voters, have mistakenly been taken into LCPD custody. Oh. Well, isn't there something you could do about that yourself, man? Pull some strings or something? No, I'm afraid not, sport. Way too far down the line for that. Too much red tape. Yada, yada, yada. No, all you need to know is that these gentlemen are in a prison transport bus, and you, my friend, need to liberate them. Sure, I got it. Now, the bus is at the Leftwood Police Station. Get them out of there, and we will make it worth your while. Okay. I got it. Don't sweat it, Klebitz. Okej, w końcu uwolniliśmy się. No, okej, myślałem, że zniknął motor, ale nie zniknął, okej. W końcu uwolniliśmy się z sauny Stubbsa i wybieramy się zrobić jedną według mnie z ciekawszych misji. W dodatku The Lost and Damned będziemy musieli ukraść więźniarkę, czyli taki no, bus, taki autobus nieduży, bo to nie jest taki zbyt duży autobus, w którym będą przewożeni więźniowie. I dość ciekawie jest to zorganizowane, bo powiem wam, że to jest jedna z ciekawszych misji. Jest taką lekką odskocznią od tych zwykłych standardowych, co może się czasem podobać i właśnie dzięki temu może ta cała seria GTA też zaskakuje pod pewnymi względami. Dlatego warto naprawdę tą grę przejść, chociażby dla takich misji. I nie tylko, rzecz jasna. Dobra, my tu gadu, ale już myślę, że niebawem będziemy dojeżdżać do celu. Niedużo nam zostało. Śmiesznie to czasem się dzieje, no ale nic nie poradzę z tym motorem. Czasami są różne uskoki i fajnie się odbija. Okej, jak widzicie, jesteśmy na miejscu, trafiliśmy do posterunku policji i teraz naszym zadaniem będzie właśnie odzyskać, przyjąć tą więźniarkę, która stoi po prawej stronie. Przy okazji widzicie, że już mamy kilka naszych celów, które będziemy musieli ubić. A co dalej, to zobaczycie sami. Okej. Pora ubić kilka nieprzyjaciół. Tam nie ma nikogo, ale tu zdecydowanie. Dobra. Kilku kolesi było. O, słyszę SMG. Co nie zapowiada nic pozytywnego.
strzela, tylko nie widzę dalej skąd on do mnie strzela. Tam coś się dzieje. Dobra, chwila. Obejdę tutaj. Tak jest, tu jesteś koleżka. Już cię nie ma. Chyba został nam ostatni. Dobra, wsiadam teraz do więźniarki i wykonuję dalszą część misji. Chodź, wyglądało to całkiem nieprzyjemnie. Nie jest gościa psychopata. Tak jest, i teraz naszym zadaniem początkowym oczywiście, bo musimy potem doprowadzić autobus na miejsce. Jest oczywiście zgubienie policji, bo jak żeby inaczej, nie może siedzieć tam na ogonie. Utrudnione jest to niestety tym, że no, autobus ten ciężko się prowadzi i to jest nieuniknione, że przy takich rozmiarach nie będzie nam łatwo tego prowadzić, ale musimy po prostu uciec, czy tego chcemy, czy nie. Zadanie nie jest mega łatwe, ale powinniśmy sobie dać radę bez większych problemów. Odbijemy teraz my się na prawo. Już powinniśmy długo się uporać. Z ogonem na naszym tyle. Tak jest. Oho. Zjazd motocyklistów? Całkiem fajny. Hey, my preppy friends! Will you shut the hell up? Dobra. Udało nam się zgubić policję i teraz jedziemy na wyznaczone spotkanie. Jasny gwint. Zawsze muszę wpieprzyć jakiś gówno. Okej, pojedziemy sobie już takim ścięciem drogi i zasuwamy. So, what you folks in for? For these fellas, it's white fabric shenanigans caught with their hand in the cookie jar. My greed was of a more corporeal nature. Przyznam, że zgubienie policji poszło całkiem sprawnie. Wydawało mi się, że będę miał więcej z tym problemów, ale całe szczęście, że nie było to jakoś... Nie zrobiło się może to jakoś skomplikowane, bo oczywiście to się może zrobić bardzo skomplikowane. I to nie jest zależne od nas, zależy jak się randomowo zespomnieją ci policjanci. I czy wpadniemy po prostu w ich zasięg widzenia, to oczywiście się to kółko na radarze przesunie od tego punktu, gdzie nas zauważyli. Tak, plusem tego zacnego busika jest oczywiście możliwość taranowania bez większych problemów ruchu ulicznego. Także mimo iż musimy się przebijać przez drogę pełną samochodów, to nie stanowi większego problemu. Okej, dojeżdżamy już do celu. Bo tutaj jest już Globe Oil. I niebawem zostawimy naszą więźniarkę w punkcie odbioru. Fellow prisoners and I are most grateful. We've got a boat to catch. Oh, I do like to be beside. Nie wiem, czy zauważyliście, ale z tyłu po lewej stronie widzieliście... No jeżeli widzieliście, jak łatwo się pozbyć dowodów. Więźniarka już pływa z rybkami na dnie. Może. No dobra. No co, koniec misji. W takim razie... Cześć, żegnam się z wami i spotykamy się już niebawem w kolejnej misji. Trzymajcie się, pa!